Cześć, witam Was! Z tej strony Bartek Dziedzic, a w tym poradniku dowiesz się, jak prosto i szybko zrobić profesjonalnie wyglądającą transmisję w OBS-ie. OBS to całkowicie darmowe narzędzie, ale spokojnie możecie go wykorzystać do bardzo profesjonalnych realizacji. Zapraszam! Żeby zainstalować OBS-a, wchodzimy na stronę obsproject.com i wybieramy jedną z wersji, którą potrzebujemy, czy to na Windowsa, czy na Maca, czy na Linuxa. Po instalacji OBS-a uruchamiamy program, i tutaj mamy pierwsze okno, które jest oknem głównym, i właściwie tutaj będziemy cały czas pracowali. Możemy oczywiście włączyć tryb studio, którego używanie w ogóle Wam polecam, w którym macie dwa okna. Podglądu i programu. Okno programu to jest okno transmisji na żywo, a w oknie podglądu możecie przygotowywać sobie poszczególne sceny przed tym, jak przełączycie daną scenę na transmisję na żywo. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wejście w narzędzia. Możemy skorzystać z kreatora konfiguracji automatycznej i tutaj mamy trzy możliwości. Możemy zoptymalizować OBS-a pod kątem transmisji na żywo i nagrywania na dysk jako backupu naszego filmu. Możemy także optymalizować OBS pod kątem wyłącznie nagrywania albo możemy używać OBS jak wirtualnej kamery i wpuścić Obraz, który mamy tutaj w oknie programu, do jakiegokolwiek programu, który pozwala nam na wybranie kamerki, jak na przykład Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet. Proponuję, żebyśmy zaczęli od pierwszej zakładki, czyli optymalizuj pod kątem zarówno transmisji na żywo, jak i nagrywania na dysk. Klikamy dalej. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest wybranie rozdzielczości bazowej i polecam wam wybrać rozdzielczość monitora, który będzie nagrywany. Ja w tym przypadku wybiorę sobie monitor 2 i tutaj mam rozdzielczość ustawioną na Full HD 1920x1080. Drugą rzeczą, którą musimy ustawić, jest ilość klatek na sekundę i tutaj, jeżeli nie nagrywacie gier ani nie nagrywacie niczego dynamicznego, proponuję ustawić 30 klatek na sekundę i będzie to odpowiednie do tego, żeby na przykład zrobić prezentację. Prezentację na żywo, użyć obs do nagrywania ekranu. Kolejna zakładka to zakładka, gdzie możecie wybrać już serwis, do którego będziecie streamowali. Ja tutaj już mam ustawiony serwis YouTube. Żeby połączyć obs z YouTube'em albo z jakimkolwiek innym serwisem, będziecie potrzebowali klucza strumieniowania. Ten klucz strumieniowania znajduje się tutaj w pokoju reżyserskim, on jest ukryty tutaj za tymi kropkami. Wystarczy, że dacie kopiuj. I wklejcie go tutaj do OBS-a. Następnie serwer wybieramy primary. Bitrate obrazu możecie ustawić od 3000 do 6000. I 6000 to jest maksymalny bitrate polecany do YouTube'a, jeżeli streamujecie w full HD w 30 klatkach na sekundę. I od tego polecam zacząć. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy z waszym streamem, będziecie mieli na przykład zbyt duże opóźnienie, komputer nie będzie wydalał, to oczywiście ten bitrate możecie stopniowo zmniejszać do momentu, kiedy uzyskacie płynny stream. Następnie zaznaczamy sobie opcję preferuj enkodowanie sprzętowe i klikamy dalej. I mamy już ustawienia gotowe, wystarczy, że klikniemy zastosuj. Polecam Wam także wejść w dodatkowe ustawienia. Tutaj wchodzimy w zakładkę Wyjście i w zakładkę Zaawansowane. Mamy dwie zakładki, które nas interesują: streaming i nagrywanie. W zakładce Streaming ustawiamy jedną ścieżkę dźwiękową. Encoder wybieramy albo NVIDIA NVEC. Albo X264. Ja z racji tego, że mam kartę graficzną NVIDIA, wykorzystuję procesor graficzny. Tutaj wybieram oczywiście typ przepływności na Constant Beat Rate CBR i ustawiam przepływność na 6000. Dodatkowo profil ustawień jakość high. Maksymalna liczba klatek b ustawiam na dwie. Przechodzę do zakładki nagrywanie. Tutaj ustawiam ścieżkę, gdzie mają się znajdować pliki nagraniowe. Następnie format nagrywania wybieram albo FLV, albo MKV. Możecie także wybrać format MP4. Jest to gotowy format, który możecie wrzucić na przykład do programu do montażu. Jednak polecam Wam korzystać albo z MKV, albo z FLV. Są to pliki, które pozwalają Wam zachować nagranie, nawet jeżeli coś się stanie, na przykład zabraknie Wam prądu, wyłączy się komputer. Dodatkowo wybieram jedną ścieżkę dźwiękową encoder X264 w tym przypadku. Typ przepływności ustawiam na CRF. I wartość CRF zostawiam standardowo na 23. Jeżeli chcecie mieć lepszą jakość, stwierdzicie, że wasze nagranie nie jest takiej jakości, jaką byście chcieli. To zmniejszamy ten współczynnik. Na przykład między 15 a 20 powinniście już uzyskać naprawdę dobrej jakości materiał. Resztę rzeczy zostawiam standardowo, defaultowo ustawionych tak jak jest. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest odpowiednie ustawienie scen. Aby zrozumieć, czym jest scena w OBS-ie, najłatwiej ją porównać do prezentacji w PowerPointie i każda ze scen, którą będziemy dodawali, będzie jak poszczególny slajd, który pokazujemy widzom naszej prezentacji. Plusikiem dodajemy poszczególne. Szczególne sceny. Ja dodam w tym momencie trzy sceny. Oczywiście, minusem możemy te sceny usuwać, a także, jeżeli zaznaczymy daną scenę, możemy ją za pomocą strzałek przesuwać na górę i na dół. Jest to o tyle istotne, że jeżeli. Projektujecie sobie transmisję na żywo, to każda z tych scen może odpowiadać za odpowiedni fragment waszej prezentacji w transmisji na żywo. I tak, scena numer jeden może być sceną otwierającą, scena numer dwa będzie najdłuższym etapem waszej transmisji na żywo, ponieważ będzie zawierała wasz widok kamery, a scena numer trzy może być ostatnim slajdem kończącym waszą transmisję na żywo. Jeżeli chcemy ustawić daną scenę, klikamy na nią. I ze źródeł obrazu dodajemy rzeczy, które chcielibyśmy, żeby pojawiły się w danej scenie. I wybieram urządzenie do przechwytywania wideo. I tutaj wybiorę sobie opis kamera numer 1. I następnie z menu urządzenia mogę wybrać kamery, które mam dostępne. W tym momencie jest włączona zintegrowana kamera w laptopie, ale wybiorę sobie graber HDMI, którego używam, aby podłączyć aparat do komputera, czyli USB wideo. Dodatkowo tutaj ustawiam sobie w rozdzielczości własną rozdzielczość, ponieważ chciałbym, żeby ten obraz był możliwie najlepszej jakości. Ta karta oferuje mi Full HD. Oraz ustawiam klatkarz, czyli 30 klatek na sekundę, resztę rzeczy pozostawiam w trybie domyślnym. I w tym momencie jestem w oknie podglądu, oczywiście okno program, czyli okno transmisji jest czarne, więc gdybyśmy mieli włączoną transmisję, to ten widok, który widzowie by widzieli, byłby czarnym ekranem. Mogę sobie to zmienić, przesuwając i włączając ten widok również w oknie programu, więc to jest już opcja dużo fajniejsza. Aby dodać logo do transmisji, wystarczy w źródłach obrazu kliknąć plus, następnie wybrać obraz. Tutaj wybieramy nazwę logo, klikamy OK i z plików obrazu dajemy przeglądaj, wybieramy nasze logo, klikamy OK i mamy logo na obrazie. Możemy je swobodnie oczywiście zmienić, pomniejszyć i ustawić w jednym z rogów tak, żeby ono dobrze wyglądało. Oknie podglądu. To wszystko jest na bieżąco zmieniane. Żeby to się pojawiło na transmisji, wystarczy kliknąć na przykład jakiś efekt przejścia, cięcie i w tym momencie na transmisji też nam się uaktualnił obraz. Oczywiście tak jak widzieliście zmieniłem wielkość loga, przesunąłem je, również jeżeli chodzi o widok kamery mogę swobodnie manipulować wielkością, rozmiarem, a także kadrowaniem tego widoku. Jeżeli zaznaczę sobie kamerę numer 1 w źródłach obrazu to w tym momencie pojawia mi się czerwona ramka i za jej pomocą mogę także zwiększyć lub zmniejszyć widok tej kamery. Mogę także swobodnie manipulować nim, przesuwając go po ekranie, a także mogę go na przykład przycinać, jeżeli na przykład nie podoba mi się to, że po lewej i po prawej stronie jest za dużo przestrzeni. Wystarczy, że wcisnę alt na klawiaturze i będę przesuwał boki. Tego obrazu, i w tym momencie mam już prawie kwadratowy widok mojej kamery, który może przyda Wam się przy robieniu właśnie różnych scen w waszej transmisji. Jeżeli za bardzo byście poszaleli ze zmianami, wystarczy, że klikniecie Ctrl-R i wszystko resetuje się do ustawień początkowych aby dodać mikrofon i głośniki bądź słuchawki do OBS-a, tak żebyście mogli zarówno nagrywać dźwięk, jak i odtwarzać go, musicie wejść w zakładkę ustawienia po prawej stronie i wybrać dźwięk tutaj po lewej. Następnie urządzenia audio, tutaj mam wybrane ustawienia domyślne, ale wybiorę sobie konkretnie moje głośniki, a właściwie moje słuchawki, które mam podpięte do Rodecastera. W waszym przypadku może być to po prostu karta dźwiękowa, do której macie podpięte bądź y, głośniki, bądź słuchawki. I drugą rzeczą, którą musicie zrobić, aby nagrywać dźwięk, jest wybranie mikrofonu. I tutaj także ja wybieram Rodecastera, ponieważ do niego mam podpięty mikrofon, którym nagrywam dźwięk. I mamy już dodane nasze źródła dźwięku i e, odsłuchu. Oczywiście w tym momencie tutaj podgłośniłem sobie mikrofon, i widzicie, że mikrofon jest lekko przesterowany, więc wszystko, co musiałbym zrobić, to go lekko ściszyć, tak żeby dźwięk dochodził tutaj do tej żółtej wskazówki, ale nie przekraczał, ponieważ jeżeli dojdzie on do czerwonego wskaźnika, wtedy dźwięk będzie przesterowany, co jest szczególnie nieprzyjemne dla słuchaczy. Jeżeli chcielibyście posłuchać waszego mikrofonu, to klikamy sobie prawym przyciskiem, wchodzimy w zaawansowane ustawienia dźwięku. I oczywiście musicie mieć tutaj opcję zaznaczoną monitorowanie i przekazywanie na wyjście, czyli monitorowanie waszego dźwięku w moim przypadku na słuchawkach yy, i przekazywanie na wyjście do transmisji na żywo, ponieważ yy, no, zależy Wam, żeby was, was było słychać na transmisji. I tutaj powinniście mieć tą opcję oczywiście. Zaznaczoną, czyli monitorowanie i przekazywanie na wyjście do transmisji na żywo. Jeżeli oczywiście chcecie, żeby tylko dźwięk był przekazywany na transmisję, nie chcecie sami siebie słyszeć w słuchawkach, albo tym bardziej nie chcecie robić sobie echa, jeżeli macie włączone głośniki, to tutaj zaznaczacie opcję wyłączone i wtedy wasz mikrofon nie jest monitorowany i go nie słyszycie, ale dźwięk cały czas jest udostępniany na transmisję żeby Wam zaprezentować, jak można w bardzo fajny sposób używać trybu studio, który w tym momencie mam tutaj włączony. Tryb studio włącza się tutaj przyciskiem po prawej stronie na dole. Jeżeli go wyłączymy, to mamy pojedyncze okno, które jest oknem transmisji. Ale jeżeli go włączymy, to mamy bardzo fajne i przydatne okno podglądu. I to jest widok bardzo profesjonalny i bardzo pomocny, jeżeli macie dużo scen, które będziecie pokazywali w czasie transmisji. Żeby pokazać Wam, jak to działa, muszę drugą scenę sobie przygotować. Tutaj y, zrobię ekran y, przywitalny, ekran początkowy, takie odliczanie 10-sekundowe, które bardzo często mam w swoich live'ach. Klikam plus, źródło obrazu, źródło danych, wybieram. Tutaj e, wpiszę sobie intro, klikam OK, wybieram plik z mojego dysku, który mam już przygotowany. Czyli takie odliczanie. I tutaj bardzo fajne funkcje. Czyli jeżeli odliczanie się zakończy, jeżeli film się zakończy, możecie ustawić, żeby się zapętlał i żeby się odtwarzał ciągle. Możemy także ustawić sobie resetowanie, czyli jeżeli przełączamy się pomiędzy scenami, to ten film jest odtwarzany od początku. To też jest bardzo fajne i przydatne w niektórych przypadkach. Możemy także użyć sprzętowego dekodowania, gdy to możliwe. I po zakończeniu odtwarzania nie pokazuj nic. To jest ważna funkcja dla mnie, ponieważ wtedy pokazuje się czarny ekran. Może sobie to odznaczyć, ja mam zaznaczone. Klikamy sobie OK i w tym momencie mamy już naszą scenę numer 2 pokazaną i jeżeli sobie przełączę te sceny, to tak jak widzicie, uruchomiło się już odtwarzanie i widać właśnie tą pierwszą scenę. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o dźwięk. Tak jak widzicie tutaj cały czas mamy aktywny mikrofon, który był ustawiony tutaj globalnie dla całego obs -a. Jeżeli chcecie, aby na ekranie startowym wasz mikrofon był wyciszony, bo nie chcecie być słyszani przez te 10 minut odliczania, to możecie zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym sposobem, najłatwiejszym jest po prostu ręczne wyciszenie tego źródła dźwięku tutaj suwakiem, i następnie, jeżeli przejdziecie na tą drugą scenę, podgłośnienie go i dopiero macie aktywne to wejście mikrofonowe. Drugim sposobem na to, aby Aktywować mikrofon wyłącznie na wybranych scenach, jest wejście w ustawienia, odznaczenie tutaj mikrofonu, wyłączenie tego źródła dźwięku. W tym momencie widzicie, on nam znika. I do pierwszej sceny, klikamy sobie na scenę numer 1, musimy dodać ten mikrofon. Wchodzimy w plusem, przechwytywanie wejścia dźwięku, wpisujemy sobie mikrofon, klikamy OK i z tej listy wybieramy mikrofon Rodecaster który mam podpięty do miksera. Pokazuje nam się mikrofon. W tym momencie nie mamy aktywnego mikrofonu, tak jak tutaj widzicie, ale jeżeli zmienię na tą scenę to już w tym momencie mikrofon nam się uruchamia. I jeżeli wracam do tej samej sceny, do ekranu początkowego, widzicie, nie mamy aktywnego mikrofonu i na ekranie początkowym w ogóle jesteśmy bez dźwięku, co jest bardzo komfortowe. A więc, jak używać trybu studio? Tak, jak widzicie, po lewej i po prawej stronie mamy dwie sceny, między którymi możemy się przełączać tymi przejściami, które są tutaj na środku. Po lewej stronie mamy ekran podglądu i wszystko co tutaj robimy jest niewidoczne na transmisji, która w tym momencie ma włączone odliczanie. Więc ja na przykład, jeżeli mam 10 minut do transmisji, mogę sobie jeszcze dostosowywać cały ekran i wszystko to co robię, oczywiście jest niewidoczne na transmisji. Chciałbym dodać na przykład logo do mojego ekranu początkowego, które jest tutaj widoczne na transmisji, to wystarczy że w oknie źródła obrazu plusem wejdę sobie w obraz, tutaj dodam logo i wybiorę z mojego dysku logo. Pomniejszę je odpowiednio. Oczywiście tak jak widzicie na transmisji nic nie widać, a mogę sobie ten ekran jeszcze przygotować. Oczywiście tutaj ważna rzecz, musimy sobie kliknąć na intro dwa razy i musimy wyłączyć opcję resetowanie odtwarzania, gdy źródła będą aktywne, ponieważ jeżeli Zrobilibyśmy teraz przejście, to ono się zrestartuje, ale jeżeli sobie przygotowałem, zobaczcie, ono płynnie wejdzie i pojawi nam się to samo. Jeżeli na przykład stwierdzę, że logo powinno być niżej i na transmisję chcę znowu przełączyć, to ostrym cięciem mogę. Zaktualizować ekran, który w tym momencie jest na transmisji na żywo. Więc, tryb studia jest bardzo pomocny do tego, aby przygotowywać sobie transmisję i aktualizować to, co tutaj chcemy pokazać, zanim jeszcze puścimy to na transmisji. Możemy sobie edytować na przykład kolejną scenę. Przygotuję ekran końcowy, będzie to ekran, na którym wyświetlę podziękowania za live'a. Także dodam sobie moje logo, żeby było ono widoczne. Oczywiście je pomniejsze i ustawię w prawym górnym rogu. I tak jak widzicie, transmisja sobie leci. I ja tutaj mogę sobie wybrać już następną scenę, którą chcę pokazać, a także mogę przygotować sobie już ekran końcowy, jeżeli chciałbym na przykład go za chwilkę pokazać widzom. Oczywiście mogę przesuwać te sceny ustawiając je w odpowiedniej kolejności i scena numer 2 będzie sceną pierwszą. Wejdźmy sobie na tą scenę. W oczekiwaniu, oczywiście. Mam scenę numer 1, czyli ta scena główna, i w tym momencie mogę sobie, jeżeli ekran dojdzie do końca, cięciem przejść na ekran początkowy, powitać widzów live'a. I jeżeli mój live będzie miał się ku końcowi, i w tym momencie mogę wyświetlić moim widzom ekran końcowy. I tak jak widzicie, ogromnym plusem tego, że używam mikrofonu tylko w danych scenach, w których ich potrzebuję, jest to, że kiedy widzowie widzą ten ekran. Ja jestem całkowicie wyciszony. Jeżeli w Waszej transmisji na żywo macie sceny, które chcielibyście skopiować, ponieważ macie tam stałe elementy, jak miejsce, w którym jest logo, miejsce, w którym jest widok kamery lub inne elementy, jak na przykład elementy tła i wklejacie tylko inne widoki kamer, to polecam Wam skorzystać z opcji duplikowania i wystarczy, że klikniecie na daną scenę prawym przyciskiem i wybierzecie utwórz duplikat. Dzięki temu macie kolejną scenę skopiowaną, na której możecie wprowadzać na przykład delikatne zmiany, lub dodawać dodatkowe elementy, a scena bazowa, czyli elementy, które powinny być stałe, jak na przykład logo czy umiejscowienie innych elementów graficznych, pozostają cały czas niezmienne. Bardzo przydatną opcją w OBS jest także możliwość grupowania pewnych elementów w danej scenie. Pomaga to na przykład przekształcać kilka elementów jednym kliknięciem. Żeby pokazać wam jak można fajnie zgrupować pewne elementy, potrzebuję jeszcze dodatkowego jednego elementu, będzie to plik wideo spektrum dźwiękowe, żeby ono się cały czas pokazywało, muszę je zapętlić i odznaczyć resetowanie odtwarzania, a także żeby po zakończeniu odtwarzania nie pokazywało się nic. Pokazało się spektrum. Oczywiście pomniejszam je, daję je za logo, zmieniam kolejność, logo musi być na górze, żeby było widoczne. Mogę je delikatnie obniżyć. I teraz Klikam z kontrolem, zaznaczam źródło danych, logo. Klikam prawym, grupuj wybrane elementy. I całość została zgrupowana w grupie. I dzięki temu, zaznaczając grupę, mogę swobodnie przekształcać kilka elementów. Także mogę, oczywiście, docinać, żeby pokazać to w taki sposób, jak chcę. I mogę sobie to umiejscowić tutaj w rogu. I tak jak widzicie, jest taki fajny efekt, który możecie wykorzystać także w swoich transmisjach na żywo. W OBS-ie w trybie studio macie możliwość uatrakcyjnienia waszej transmisji na żywo, używając różnych efektów przejścia, które macie tutaj na środku pomiędzy tymi dwoma slajdami. Możecie użyć ostrego cięcia, możecie użyć bardziej skomplikowanego przenikania, i możecie także dodać sobie dodatkowe przejścia, wybierając je tutaj z opcji. Na przykład możemy wybrać opcję Slide nazwać ją odpowiednio, zobaczyć sobie jak wygląda ten efekt. A jeżeli potrzebujemy go dodać, to możemy sobie tutaj z predefiniowanych stylów dodać slajd. I w tym momencie także mamy możliwość ustawienia oczywiście długości tego przejścia. Jeżeli chcielibyście, żeby przejście było bardziej wydłużone, to wystarczy zmienić czas i to jest wszystko możliwe właśnie w OBS. -ie. Bardzo fajnym efektem jest przejście typu Stinger i tutaj pokażę wam go na przykładzie Mojego loga, który jest w formacie pliku wideo z kanałem alfa wybieram sobie BD Stinger. I mogę go sobie dodać tutaj do szybkiego wyboru i ono wygląda w ten sposób. W OBS także mamy możliwość pokazania ekranu i dodamy sobie scenę czwartą, w której właśnie dodam jeden z ekranów mojego komputera. I ja do laptopa mam podpięty y, dodatkowy monitor, dlatego tutaj są dwa monitory, które mogę pokazać. Pokażę ten ekran z OBS-em i tutaj funkcja, która bardzo Wam się przyda, jeżeli chcecie, na przykład robicie film poradnikowy i chcecie pokazać Wasz kursor, to kliknijcie, zaznaczcie tutaj opcję Przechwytuj kursor. Klikam OK i w tym momencie po lewej stronie w oknie podglądu mam ekran swojego komputera. Żeby dodać dodatkowy widok kamery do Waszego ekranu, musicie dodać dodatkowe źródło obrazu, urządzenie przechwytujące wideo. I tutaj dla przykładu wybiorę sobie kamerkę internetową wbudowaną w mojego laptopa. Oczywiście ten widok kamery mogę w dowolny sposób pomniejszyć. I ustawić go w dowolnym rogu ekranu, tam gdzie on będzie najmniej przeszkadzał. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście mogę skadrować także ten widok, wciskając Alt, mogę obciąć boki, tak żeby ten widok kamery zajmował jak najmniej miejsca, a jednocześnie, żebym był jak najlepiej widoczny. W niektórych przypadkach, jeżeli będziecie chcieli udostępnić ekran Waszego komputera, uzyskacie jedynie czarny ekran i rozwiązaniem tego problemu są odpowiednie ustawienia karty graficznej dla programu OBS żeby rozwiązać ten problem musicie wejść w Windowsie w ustawienia grafiki, a następnie wybierz aplikację, aby ustawić preferencje. Wybieramy aplikacja klasyczna, dajemy przeglądaj i tutaj musimy znaleźć tą ścieżkę programu i kliknąć na OBS 64. Następnie klikamy na opcję i wybieramy oszczędzanie energii. I dajemy zapisz. W tym momencie w większości przypadków to już działa, ale jeżeli nie, to przechodzicie do następnej zakładki. Klikamy sobie prawym i wchodzimy w panel sterowania Nvidia. Następnie wybieramy zarządzanie ustawieniami 3D, ustawienia programu. I tutaj również musicie z tego menu wybrać OBS Studio, i tutaj wybieramy zintegrowaną kartę graficzną, klikamy Zastosuj. W OBS-ie także mogę przeprowadzić prezentację w czasie transmisji na żywo. Wystarczy, że do tego celu utworzę sobie scenę, scena piąta, w której będę chciał pokazać prezentację w PowerPoincie. Wchodzę sobie w źródła obrazu i wybieram przechwytywanie okna. Oczywiście wcześniej muszę mieć otwartego PowerPointa, tak, żeby to okno było aktywne. I w tym momencie tutaj wystarczy, że z tego menu wybiorę sobie PowerPoint, przechwytuję także kursor, ponieważ mogę w czasie prezentacji coś pokazywać. Oraz przechwytuję tylko zawartość okna. Teraz jeżeli kliknę OK. I oczywiście, jeżeli uruchomię sobie prezentację już w formie takiej pokazowej, to moja prezentacja będzie się pokazywała w oknie. I jedyną rzeczą, którą teraz muszę zrobić oczywiście pokazać widzom tą prezentację, to okno w oknie programu. Tutaj także mogę pokazać widok mojej kamery, aby w czasie prezentacji było mnie widać, wystarczy, że plusikiem dodam sobie źródło przechwytywania, jakim będzie na przykład moja zintegrowana kamera w laptopie i w tym momencie mam już gotową scenę, w której mógłbym zaprezentować moją prezentację. Załóżmy, że na waszej transmisji chcecie pokazać na jednym ekranie dwa widoki z dwóch różnych kamer oraz widok ekranu komputera. Teraz pokażę wam, jak to zrobić. Pierwszą rzeczą, którą robię, jest dodanie tła. Klikam obraz, wybieram tło, następnie dodaję plusem urządzenie do przechwytywania wideo, czyli aparat pierwszy. Wybieram zintegrowaną kamerę w laptopie, dodaję kolejną kamerę. Wybieram kamerę numer 2 i dodaję trzeci widok mojego komputera. Wybieram przechwytywanie ekranu. Klikam OK. Mam dodane trzy źródła obrazu. Teraz wystarczy, że każde z tych źródeł odpowiednio wyskaluje. Zmienię rozmiar, ułożę na ekranie i dzięki temu mam już gotową scenę. Gdzie pokazuje dwa widoki kamery i jeden widok ekranu. Oczywiście z altem wciśniętym możemy sobie każde z tych źródeł dowolnie przycinać. Jeżeli potrzebowalibyśmy na przykład mieć mniejszy e, kadr, to bardzo łatwo można sobie coś takiego z altem poprzecinać. W tym momencie na przykład ekran komputera nachodzi nam na obrazy kamer, ponieważ on tutaj w źródłach obrazu jest na górze, ale jeżeli ja go przesunę pod spód, rozszerzę, to widok ekranu jest pod widokami kamer i możemy sobie to swobodnie w tym momencie przemieszczać i ustawiać w zależności od potrzeb. Także można sobie zrobić bardzo fajny ekran do, do pokazywania na przykład prezentacji. Jeżeli chcielibyście rozpocząć nagrywanie w programie OBS na dysk twardy, to wystarczy, że klikniecie Rozpocznij nagrywanie i w tym momencie wszystko to, co jest pokazywane tutaj, czyli możemy sobie zrobić cięcie, możemy jeszcze pokazać inną scenę, to wszystko to nagrywa nam się na dysk. Jeżeli chcemy, możemy w każdym momencie zatrzymać nagrywanie przyciskiem. Także na dole tutaj macie czas, który upłynął od momentu rozpoczęcia nagrywania. Zatrzymujemy sobie nagrywanie. I teraz, żeby go podejrzeć, możemy sobie wejść w plik, pokaż nagranie i mamy już nasz plik tutaj gotowy. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że nasz plik nagrany jest w formacie MKV, który wybraliśmy w ustawieniach. Jeżeli chcielibyście go przekonwertować na MP4, który na przykład możecie wrzucić i wyedytować sobie w jakimś programie do montażu filmów, to wystarczy, że wejdziecie w zakładkę Plik, przepakuj nagranie. Tutaj wybierzecie plik, który chcecie przepakować, i w tym momencie dajecie przepakuj. I nasze nagranie zostało zmienione na plik mp4. Jeżeli chcielibyście rozpocząć transmisję na żywo w obs to musicie pierwsze co ustawić serwer, na który będziecie streamować. Wchodzimy sobie w ustawienia tutaj na dole, wchodzimy w sobie w zakładkę Stream, wybieramy serwis, do którego będziemy streamować, wybieramy serwer, w tym przypadku pierwszy, i kopiujemy z naszej transmisji na YouTube klucz strumieniowania. Klucz strumieniowania znajduje się tutaj w tym miejscu, on jest ukryty. Wystarczy, że klikniemy sobie kopiuj i skopiujemy go sobie tutaj. I w tym momencie mamy już przygotowane połączenie. I w tym momencie kliknęliśmy rozpocznij stream i nasz OBS powinien się połączyć z serwerem YouTube'a. I jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, aby rozpocząć transmisję, jest kliknięcie tego niebieskiego guzika tutaj w prawym górnym rogu. OBS oprócz możliwości nagrywania i robienia transmisji na żywo ma także możliwość zrobienia tak zwanego wyjścia w postaci kamery wirtualnej. Jest to bardzo fajna funkcja, ponieważ wszystko to, co wysyłamy sobie tutaj w, do okna programu, czyli to co idzie normalnie e, jako transmisja na żywo, może być użyte jako źródło waszego obrazu, na przykład w programie Zoom, Microsoft Teams albo Google Meet. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj uruchom kamerę wirtualną i teraz wystarczy, że wejdziemy sobie do aplikacji Zoom, utworzymy nowe spotkanie i w czasie spotkania wybierzemy OBS Virtual Camera. I w tym momencie wszystko to, co jest wyświetlane w oknie naszego programu, czyli w oknie transmisji w OBS-ie, będzie także wyświetlane uczestnikom naszego spotkania w Zoomie. Skróty klawiaturowe możecie ustawić w menu Ustawienia jeżeli wybierzecie zakładkę skróty klawiaturowe. Ja standardowo wybieram sobie kilka skrótów klawiaturowych, przede wszystkim przejście, szybkie przejście zanikanie, które jest moim podstawowym przejściem, którego najczęściej używam i tutaj mam dopisaną spację a także do poszczególnych scen, które mam ustawione dla danej transmisji, wybieram sobie skróty Alt plus 1, Alt plus 2, Alt plus 3 itd. Tak Oczywiście bardzo fajnym rzeczą jest zrobienie sobie także skrótu wyciszającego mikrofon, które na przykład będzie pomocne, jeżeli będziecie musieli odkaszlnąć. Jeżeli macie wszystkie skróty ustawione i tak jak widzicie skróty klawiaturowe, na przykład Alt plus 2, Alt plus 3, Alt plus 1, przełączają mnie w oknie podglądu między różnymi scenami, i teraz wystarczy, że wcisnę spację i dana scena jest załadowana do transmisji, co bardzo przyspiesza i ułatwia robienie transmisji. Ok, a teraz wiesz już, jak zrobić skróty klawiaturowe, następną rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest kliknięcie w film po prawej stronie, który Ci się pokazał. Będziesz z niego jeszcze więcej wiedział na temat OBS-a.